Witam serdecznie panie Damie, Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Co prawda mnie nie będzie widać, oczywiście pozostawiłem kamerę w ustawieniach studyjnych, ale nie kamera jest tutaj najbardziej istotna, ponieważ chciałbym panu zadać pytanie odnośnie straży, odnośnie przygotowań. Tydzień temu rozmawialiśmy na temat przygotowań odnośnie tematu straży Marszu Niepodległości. I po tygodniu czasu, gdyby pan mi powiedział, co dzieje się, czy widać już, że robi się coraz goręcej, ile ludzi zgłasza się do pomocy w organizacji marszu? Niebawem organizujemy już ostatnie, czyli trzecie szkolenie Straży Marszu Niepodległości, więc jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, w jaki sposób może pomóc tegorocznemu marszowi, w tym roku na Marszu Niepodległości, to serdecznie go zapraszam do Straży Marszu Niepodległości, ale podkreślam też, że żeby nie bać się tego sformułowania straż, bo dla osób, które są chętne na taki typowy wolontariat, też oczywiście miejsce się znajdzie. Pamiętam, jak wrzuciłem materiał z audycją, w której pan wypowiadał się. Jest na YouTube, można posłuchać. Tam pod spodem był komentarz, że nie szef straży, tylko dowódca powinienem mówić. No, także będę tutaj przeplatał. Dowódca i szef straży, jeżeli pan pozwoli. Ja nie jestem żołnierzem, więc wolałbym z szacunku do żołnierzy to im zostawić określenie dowódcy, bo żeby być dowódcą, to chyba trzeba być, powinno się być mundurowym, więc wolałbym jednak takie określenie. Oczywiście, zgadza się. Ale to był taki miły odzew, że ktoś bardzo, bardzo tak miło potraktował właśnie tą audycję i uczynił taki wpis. Następne pytanie odnośnie właśnie marszu. Co w tej chwili jest najpilniejszą sprawą? Czy aby straż marszu mogła sprawnie funkcjonować, czego wam brakuje? Czego potrzebujecie? Znaczy obecnie jesteśmy na etapie zakupienia systemu łączności dla straży oraz jesteśmy na etapie dogrywania ostatnich szczegółów, to w jak straż będzie ubrana na Marsz Niepodległości. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli ktoś zdecyduje się dorzucić tak zwaną cegiełkę do Marszu Niepodległości, a może to zrobić za pośrednictwem strony niepodlegi.net. Datków na marsz nigdy za wiele. Czym więcej osób będzie nam pomagało finansowo w organizacji Marszu Niepodległości, bo przecież w końcu jest to wspólna inicjatywa wszystkich niepodległych Polaków, tym na pewno ten marsz będzie bardziej godny i lepszy, jeszcze lepiej zorganizowany niż w poprzednim roku. Oczywiście, tutaj bardzo ważna rzecz. Jeżeli możemy, to wspierajmy każdy jak może. Tutaj, jeżeli chodzi o cegiełki, można właśnie na tej stronie o wszystkim poczytać, dowiedzieć się, zadecydować i zdecydować się w taki albo inny sposób pomóc. Bo jeżeli nie my, to kto, tak? Jeżeli ja ze swojej strony nie pomagam, nie pomagałbym w ten sposób, to w inny sposób próbowałbym. Każdy niech robi to, jak potrafi i jak może. Następne pytanie. W sobotę organizowaliście w Łodzi konferencję z udziałem pana Roberta Winnickiego, szefa Młodzieży Wszechpolskiej, i Przemysława Cholera, szefa ONR. Dużo przyszło na spotkanie ludzi? Pyta się pan, ile przyszło na spotkanie Tak, osób, tak? tak, tak. Z naszych obliczeń było około 130 osób na tej konferencji, na której oczywiście był wstęp wolny. Także. Myślę, że jest to dla nas sukces. No, sala kinowa, na której to organizowaliśmy, może wejść na nią około 200 osób. Było 130 osób. Myślę, że jest to dobra liczba, zwłaszcza, że to było w sobotę o 17. No, o tej godzinie No, część tak. osób, zwłaszcza młodych osób, już myśli przeważnie o czymś innym albo w innym miejscu się znajduje. Także myślę, że godzina 17 w sobotę, gdzie to trwało ponad 2 godziny i liczba 130 osób, jest jak najbardziej sukcesem. Jeszcze wykorzystując to, że mam nadzieję, że ktoś mnie słucha, czy to z łódzkiego ONR-u, czy łódzkiej MW, chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
sobotniej konferencji Marszu Niepodległości, oraz także chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich w Łodzi za udostępnienie nam po raz kolejny swojego wspaniałego lokalu. Tutaj następne pytanie, czego dotyczyła ta konferencja, bo gdyby tak ogólnie. Konferencja Marszu Niepodległości w Łodzi dotyczyła właśnie Marszu Niepodległości, który się odbędzie 11 listopada 2012 roku, oraz dotyczyła wizji polskiego ruchu narodowego w XXI wieku. Podczas konferencji odbyły się także promocje kwartalników narodowych, czyli pisma Magna Polonia oraz pisma Polityka Narodowa, a z kolei na samym początku konferencji został wyemitowany film Niepodlegli, czyli film o poprzednim Marszu Niepodległości. Oczywiście głos także zabrali główni goście, czyli prezes Robert Winnicki i kierownik główny Holocher, czyli dwie jakby no, najważniejsze postacie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, nasze najważniejsze w tym sensie, że reprezentujący MW i ONR, bo wiadomo, że w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości także aktywnie działa Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz oczywiście prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości jest Witold Tumanowicz. Tutaj, jeżeli chodzi o MW i ONR w Łodzi, bardzo prężnie współpracujecie. Na czym polega ta współpraca? Między innymi. Współpraca właściwie polega po prostu na wspólnym działaniu. Nasze zebrania odbywają się razem, razem spotyka się MW i ONR, razem szykujemy wszystkie akcje oraz, co było ogłoszone na konferencji w sobotę, razem utworzyliśmy teraz także społeczną, mamy nadzieję, że w przyszłości samorządową inicjatywę narodową w Łodzi, czyli Stowarzyszenie Narodowa Łódź. No, to był świetnie, świetnie, że działacie To jest razem, bo tutaj. Owoc naszej współpracy. No właśnie. Czym różnią się od siebie obie organizacje? Tak, tak w skrócie. W skrócie to przede wszystkim nazwą się różnią, tylko ale poza nazwą to myślę, że przede wszystkim historią, tak? Historią. Teraz przy takiej tak bliskiej współpracy, zwłaszcza w naszym okręgu, zwłaszcza w naszym województwie, na pewno te różnice się zacierają, ale przede wszystkim jest to historia. To poróżniło kiedyś te dwie organizacje. Znaczy poróżniło. Mamy po prostu różną historię. No, to najważniejsza jest współpraca. To, co było i nie jest, nie pisze się i tak dalej. Następne pytanie. Czy jeszcze jakieś organizacje, inne środowiska w Łodzi wciągacie do współpracy, do wspólnych działań? Jeżeli można coś No, na ten temat? Najbliżej współpracujemy ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich w Łodzi. Mimo troszkę archaicznej nazwy, jest to organizacja o dalekiej tradycji, sięgającej aż 1906 roku. O. Bardzo, bardzo miło i bardzo pozytywnie, jeżeli coś takiego się dzieje. Co prawda pierwszy raz słyszę taką nazwę, ale ważne, że działają. To jest bardzo pozytywne. Czy organizowane są już wyjazdy autokarowe z Łodzi na marsz? To już jest, kto to organizuje, jeżeli można by dowiedzieć się, gdzie, do kogo zgłosić się? Pierwszą i chyba najlepszą okazją było przyjść na konferencję i tam się zapisać na wyjazd na Marsz Niepodległości, bo była taka możliwość. Taki neutralny wyjazd na Marsz Niepodległości z Łodzi organizuje Młodzież Wszechpolska oraz ONR. Dzisiaj na Facebooku, mam nadzieję, że tuż po konferencji, najpóźniej jutro rano zostanie opublikowane wydarzenie na Facebooku. Bo zakładam, że każdy, kto ogląda teraz tą audycję, to Facebooka także ma. Zostanie opublikowane wydarzenie na Facebooku tyczące się właśnie wyjazdu na Marsz Niepodległości z Łodzi i tam będą wszystkie szczegółowe informacje. Wyjazdem zajmuje się koleżanka Monika, także na pewno osoby, które są zainteresowane takim wyjazdem, będą się z nią kontaktować w tej sprawie. Proszę kontynuować. Z takich szczegółów, o których mogę powiedzieć, to, że wyjazd będzie kosztował 40 zł, będzie to oczywiście wyjazd autokarowy i w cenie jest i dojazd do Warszawy i powrót, tak żeby uniknąć wszystkich następnych pytań.
Aha, bardzo tanio, powiem szczerze, ponieważ jestem logistykiem i jeżeli chodzi o transport, za 20 zł do Warszawy, wow, jeszcze kupa rozrywki, powrót za 20 zł, to jest naprawdę bardzo tanio. Ja tutaj, jeżeli chodzi o tą cenę, to. Oczywiście, na pewno jestem w stanie już na teraz powiedzieć, że jeden wyjazd będzie organizowany z centrum z Łodzi, a jest także jeszcze organizowany wyjazd z Pabianic. Z tego co wiem, mamy nadzieję, że właśnie te miasta, jakby miasta satelity skupione wokół Łodzi, także zdecydują się na samodzielne wyjazdy, bo czym więcej ludzi na Marszu Niepodległości w tym roku, tym jesteśmy bliżej swojego wielkiego celu. Tutaj zapraszam wszystkich widzów do wpisywania na czacie pytań. Ja oczywiście będę zadawał pytania, o ile będą to pytania, które zdążę przeczytać, ponieważ tak dużo piszecie i tak szybko. Następne pytanie: jak przebiegają szkolenia wolontariatu? Ja tylko jeszcze na sekundkę Tak, cofnę się proszę. do poprzedniego pytania. Jeśli ktoś nie ma Facebooka, to informacja o wyjeździe pojawi się jutro na stronie, informacja o wyjeździe z Łodzi pojawi się jutro na stronie narodowałódź.blogspot.com oraz także informacja o oficjalnych wyjazdach będzie na pewno na stronie Marszu Niepodległości, czyli niepodlegli.net. Chyba muszę poprosić, aha, pytał się pan, jak przebiega szkolenie wolontariatu, tak? Oczywiście. Chodzi o wolontariat Marszu Niepodległości, tak? Tak. No, pan jest od tego tematu, także jeżeli chodzi o wolontariat Marszu Niepodległości, to mnie bardzo interesuje, czy ogólnie, żeby opowiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, bo podejrzewam, że bardzo dużo osób jest ciekawych. Wszystkich, którzy chcieliby się w taki wolontariat włączyć, to właśnie zapraszam ich do straży. Mówię naprawdę, no. Nazwa jest taka, a nie inna, ale straż tutaj nie oznacza tego, że ktoś będzie musiał maszerować z tarczą i dzidą, ale miejsce dla osób, które chcą się w taki spokojny wolontariat włączyć, także będzie, bo Straż Marszu Niepodległości nie jest po to, żeby nie wiem, na przykład odpychać jakieś ataki z zewnątrz, ale miejmy nadzieję, że w tym roku takich nie będzie, ponieważ wszystko będzie tak dobrze zorganizowane, że wszystkie niespodziewane i przykre incydenty nas w tym roku ominą. No straż między innymi też może, no nie wiem, dbać o to, żeby, nie wiem, rozdać ulotki, żeby po bokach wszystko szło ładnie. Oczywiście mamy w straży tak zwaną sekcję marketingową, która będzie zajmowała się rozdawaniem ulotek informacyjnych. Mamy też grupę medyczną w Straży Marszu Niepodległości. Cały czas zachęcam, że jeśli są jakieś zorganizowane grupy medyczne w Polsce, to proszę się do nas zgłaszać. Będzie także też grupa, która będzie towarzyszyła Komitetowi Honorowemu oraz kombatantom. Mówię o grupie właśnie ze Straży Marszu Niepodległości. Także myślę, że niezależnie od płci i stopnia wysportowania, każdy w straży znajdzie miejsce dla siebie. Że Niech będzie co robić. wszystko będzie można poczytać na stronie, między innymi, gdzie w jaki sposób skontaktować się, żeby uczestniczyć w Marszu Niepodległości jako osoba, która właśnie jest w straży, stara się być wolontariuszem i tutaj, jeżeli o to chodzi, wszystkiego się dowiemy. Powiedzmy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Ile godzin poświęca pan dziennie na to, na właśnie, Marsz Niepodległości. Jak to wygląda? Oj, chyba nie jestem w stanie tak dokładnie na to odpowiedzieć. Non-stop coś. Nie prowadziłem Zajęcie. liczeń, ale sporo mojego wolnego czasu jest na pewno przeznaczone na działalność społeczno-narodową. Nie ma co ukrywać, no, jak ktoś chce działać, to musi być świadomy, że działalność społeczno-patriotyczna, narodowa wiąże się z pewną ilością wyrzeczeń. Oczywiście. Czy trasa już jest znana? Czy jeszcze jest ustalona? Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zgłosiło do Urzędu Miasta Warszawskiego
złożyło już prośbę o rejestrację Marszu Niepodległości, więc za dzień, dwa, kiedy urząd zatwierdzi takie zgłoszenie, trasa na pewno pojawi się w internecie. Aby nie było zmian, tak jak w zeszłym roku, nagłych zmian, bo tutaj no niestety to wszystko musiało być zmienione ze względu na pewnego rodzaju okoliczności, ale no nie ukrywam, że wszyscy zadają właśnie pytanie tutaj w większości na czacie o temat trasy, o temat kiedy to wszystko się rozpocznie, którędy pójdzie. Ja cały czas podkreślam, że audycja jest na temat straży. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby uczestniczyć właśnie w takiej, a nie innej akcji, czyli w pomocy straży, no Marszu Niepodległości, to zapraszamy tutaj. Właśnie pan Adam Małecki, szef straży Marszu Niepodległości, opowiada o tym, jak to będzie się odbywało, czym będą zajmować się osoby, które będą w wolontariacie, jak można się zgłosić i gorąco namawiamy do tego, żeby jeszcze zgłaszać się. Tak, panie Ja Adamie? przestrzegam przed tym, żeby nie być w gorącej wodzie kąpanym, bo przypomnę, że w poprzednim roku to też nie było tak, że miesiąc przed Marszem Niepodległości była podana trasa i godzina, gdzie się zbierzemy. Myślę, że to będą informacje podane w miarę możliwości, oczywiście jak najpóźniej, ale nie jest żadną tajemnicą, że Marsz Niepodległości przeważnie rozpoczyna się w godzinach popołudniowych, zwłaszcza, że znamy już godziny marszu reżimowego organizowanego przez Bronisława Komorowskiego, prezydenta Bronisława Komorowskiego, oraz znamy także mniej więcej godziny marszu tych ludzi, którzy nazywają się antyfaszystami, a są po prostu może lewakami, chyba tak byłoby łatwiej powiedzieć. No i godziny ich marszu też mniej więcej znamy, więc nie jest żadną tajemnicą, że Marsz Niepodległości, ten właściwy Marsz Niepodległości, rozpocznie się na pewno później niż to coś śmiesznego, co tam organizują lewaki, i rozpocznie się na pewno później niż marsz reżimowy prezydenta Komorowskiego. Najważniejsze, żeby było bardzo dużo osób. Wszyscy są zaproszeni. Na pewno będzie co najmniej tyle osób, co w poprzednim roku, ale myślę, że możemy liczyć na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy w tym roku. Właśnie ilość. Ja podkreślam cały czas, że jeżeli będzie bardzo dużo osób, to nie straszne nam jakieś tam inne pochody, które będą sobie oczywiście spacerować i będą starały się tak, a nie inaczej określać to, co będzie się działo wieczorem po południu, ale najważniejsze jest to, żeby robić swoje, iść właśnie w Marszu Niepodległości, przyjechać, być i starać się właśnie uczestniczyć. Cała reszta, te dwa marsze, które odbędą się, to jest, jak to powiadają, pikuś w porównaniu z tym, co będzie się działo. Najważniejsze jest właśnie to święto i Marsz Niepodległości, który pójdzie o odpowiedniej godzinie, w odpowiednim kierunku, odpowiednie osoby i każdy jest zaproszony. Czyż nie, panie Adamie? Oczywiście, no myślę, że 11 listopada pokażemy, gdzie jest Polska i z kim są Polacy. I pokażemy, co to znaczy zorganizowany naród przeciwko jakiejś lewackiej hołocie i przeciwko reżimowym politykom. Ale Oczywiście. oczywiście na Marsz Niepodległości przychodzi się po to przede wszystkim, żeby zamanifestować swoją niepodległość. Ja przypomnę, że oficjalnym hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości jest Odzyskajmy Polskę. I mam nadzieję, że każdy sobie to hasło weźmie do serca i 11 listopada zjawi się w Warszawie na Marszu Niepodległości. Ja mam nadzieję, że jeszcze więcej osób, może nie więcej, bo nie przesadzajmy, ale mam nadzieję, że także spora grupa osób znajdzie się chętnych do pomocy w organizacji Marszu Niepodległości. Także zachęcam. Raz jeszcze, Straż Marszu Niepodległości. Można się zgłosić poprzez stronę niepodlegli.net. W zakładce Straż jest instrukcja, jak się do nas dostać. Odzyskajmy Polskę. Jak pan rozumie to? Jak pan tłumaczy osobom, które nie są, nie orientują się jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi? To No ja hasło. myślę, że tego długo tłumaczyć nie trzeba. No, odzyskajmy Polskę, wyrwijmy Polskę z układu Okrągłego Stołu. Zakończmy ten smutny protest trzeciej RP. To właśnie oznacza odzyskajmy Polskę.
No, zgadza się. Także tutaj, jeżeli 11 listopada będziemy starać się uczestniczyć, będziemy starać się odzyskiwać Polskę. Hasło moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. Ale zdarza mnie się, powiem prywatnie, zupełnie zdarza mnie się tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, bo jest to hasło mocne. I Jest faktycznie. mocne, ale myślę, że Straż Marszu Niepodległości też nie ma gorszego hasła. Jest to hasło nie bądź bierny, podejmij wysiłek. Właśnie na takich ludzi, którzy nie boją się podjąć wysiłku, liczymy. No oczywiście tutaj pytanie padło na czacie, co z PiS-em? No skąd my możemy wiedzieć, no co z PiS-em? No Co będzie. z PiS-em? No, jest taka partia. Jak przyjdzie, Nie to wiem. będzie. Bardzo dobrze. Im nas więcej, tym lepiej. No, każdy jest zaproszony. Czy będzie miał napisane, że jest stąd i stamtąd? No bardzo dobrze. Ważne, żeby było jak najwięcej osób, które do Marszu Niepodległości poczuwają się do swojej obecności. Oczywiście, ale przypominam, że myślę, że wszyscy o tym wiedzą, że na Marszu Niepodległości, aby to był marsz neutralny politycznie, obowiązuje zakaz afiszowania się z emblematami politycznymi i chyba najlepiej o tym przekonał się Janusz Korwin-Mikke, ponieważ w roku 2011 na Marszu Niepodległości złamał ten zakaz, organizując partyjną zbiórkę i już w tym roku w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości go nie ma. Nie wiem, czy stety, czy niestety. Po prostu zasad trzeba przestrzegać i obowiązuje na Marszu Niepodległości zakaz emblematów partyjnych. Zasada jest zasada, trzeba przestrzegać zasad, ponieważ jeżeli nie przestrzegamy zasad, jesteśmy odsuwani. Bardzo dobrze, bardzo prawidłowo, moim zdaniem. Poruszyliśmy kwestię marszu, poruszyliśmy kwestię właśnie wolontariatu. Co jeszcze potrzebujecie, jeżeli chodzi o kwestię Marszu Niepodległości? Wspominam, cały czas powtarzam, cegiełki, tak? Kwestia zakupu nagłośnienia. W zeszłym roku było troszeczkę za małe to nagłośnienie. Oczywiście, no chyba w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia Stowarzyszenie Marsz Niepodległości opublikowało listę akcji, które zorganizowało w bieżącym roku. Poinformowało też, na co w tym roku są pieniądze zbierane. No przede wszystkim na nagłośnienie Marszu Niepodległości, na odpowiednie nagłośnienie do skali imprezy i przede wszystkim na bezpieczeństwo i organizację Marszu Niepodległości, czyli właśnie między innymi na straż, więc zachęcam, jeśli ktoś nie ma czasu ani nie czuje się dobrze w takiej roli aktywnego wspierania marszu, na przykład w straży, to zachęcam do cegiełek, a informacje, jak można wpłacać pieniądze na konto Marszu Niepodległości, znajdą Państwo oczywiście na stronie niepodlegli.net. Zapraszamy na stronę niepodlegli.net, niepodlegli.net. Tam wszystkie informacje Państwo otrzymają. Panie Adamie, co by chciał Pan jeszcze przekazać wszystkim, którzy oglądają właśnie tę audycję i słuchają Pana? Co bym chciał przekazać? Namawiam cały czas do aktywnej działalności narodowej, do przyłączania się do wielu lokalnych inicjatyw, bo tylko w zorganizowanym narodzie jest siła, a narodu nikt nie zorganizuje za nas, więc od zwycięstwa w sobie do zwycięstwa w narodzie. Tutaj padło jeszcze pytanie, ile pan ma lat na czacie? Ale to od jakiejś dziewczyny, czy od kogo, bo Niestety od mężczyzny. Ojej, przepraszam bardzo. Krzysztof, no to nie bardzo. Jakby była jakaś kobieta i zapytała, to wtedy odpowiem, a teraz nie jest to istotne. Istotna jest praca. Podstawa to praca. Jeżeli człowiek jest wydajny, nieważne ile ma lat. miarą narodowca nie jest wiek czy stopień społeczny. Miarą narodowca jest przede wszystkim aktywność. To się liczy. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze i tutaj pamiętajmy o tym. Panie Adamie, zabrałem panu pół godziny czasu, cennego czasu. Wiem, jak ciężko jest pracować po kilkanaście godzin dziennie, żeby to wszystko przygotować. No, chwali się i tutaj jestem naprawdę pełen podziwu. Dziękuję bardzo za audycję. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie oraz audycję. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dobranoc. Pan Adam Małecki, szef Straży Marszu Niepodległości. Potrzebujemy oczywiście pomocy.
wolontariat cegiełki. To wszystko jest organizowane. Jeżeli wejdziemy na stronę niepodlegli.net, możemy przeczytać, na jakim etapie są przygotowania, w czym możemy pomóc, w jaki sposób możemy uczestniczyć. Jeżeli ktokolwiek z nas nie będzie mógł przyjechać, oczywiście będzie transmisja, będzie retransmisja bezpośrednio z marszu. Na pewno takie informacje będą jeszcze zamieszczone. Im więcej będzie osób, tym bardziej to wszystko będzie stwarzało odpowiednią atmosferę. Po pierwsze atmosfera, po drugie takie poczucie zjednoczenia, tą całą siłę, żeby odzyskać Polskę, bo hasło w tym roku Marszu Niepodległości to odzyskajmy Polskę. Konkretne hasło, hasło, które zobowiązuje do tego, żeby być, żeby uczestniczyć, żeby swoją postawą pokazać, że jesteśmy godni tego święta i tej obecności. Powtarzam cały czas, wszystko zależy od osób, które przy tym marszu pracują, ale przede wszystkim od was, od osób, które pomagają poprzez to, że uczestniczą w wolontariacie, są strażnikami, potrafią pomóc, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, kwestie prawne i wszelakie inne. Można zgłaszać się na stronę niepodlegli.net, przeczytać oczywiście, jaka pomoc jest wskazana. Można skontaktować się mailowo, zaoferować swoją własną pomoc. Jeżeli są grupy, które potrafiłyby coś takiego zorganizować, przyjechać do Warszawy i już konkretne wyszkolone grupy, to oczywiście można zgłosić się właśnie do organizatorów i starać się to wszystko wdrożyć. W tym roku bardzo ważną rzeczą jest też nagłośnienie. Organizatorzy spodziewają się znacznie większej grupy niż w zeszłym roku i tutaj, jeżeli chodzi o kwestię nagłośnienia, cały czas środki finansowe są zbierane. Bardzo ważne są cegiełki, bo bez pieniędzy niestety nie będzie można tego wszystkiego zorganizować. Doskonale ich rozumiem, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak nagłaśnia się takie imprezy. Bardzo często uczestniczę właśnie w organizowaniu takich rzeczy, czy koncertów, czy zwykłych przemarszy. I jest to bardzo ważna kwestia logistyczna też, jeżeli chodzi o kwestię nagłośnienia. To nie może być pospolity sprzęt, który mamy w miejscach stacjonarnych. To jest zupełnie inny temat, ale o tym będę starał się zrobić audycję z jedną z najbliższych. Jeżeli będzie taka możliwość, postaram się to zrobić. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, najważniejsze jest to, żebyśmy świadomie starali się reklamować Marsz Niepodległości 2012 pod tytułem Odzyskajmy Polskę. I to jest nasz wspólny obowiązek. Czy będziemy uczestniczyć w marszu, czy nie, to postarajmy się pomóc. Postarajmy się być poprzez pomoc, poprzez uczestnictwo w różnych akcjach, które tuż przed marszem będą organizowane. Także wszyscy razem starajmy się odzyskać Polskę. To by było na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Dobranoc.